A gdyby spojrzeć na ludzi okiem spoza ziemi i ocenić, jak naprawdę się zachowujemy, czy dostrzeżemy coś poza wyścigiem, walką, jak pomiędzy zwierzę a hominidem, czy jeśli za dżunglę przyjmiemy miasta, w których podobnie jak tam trwa rywalizacja, to dzisiejsze małpy odziane w piękne koszule czym odróżnią się od przodków? Garniturem? Pomyśl o tym.